Bez dwóch zdań, książki to naprawdę świetny materiał źródłowy do adaptacji gier, ale i nie tylko, bo również filmów, seriali i tym podobnych. No i pewne polskie studio pomyślało, że skoro Redzi zaadaptowali Wiedźmina Sapkowskiego, to czemu oni z podobnym sukcesem nie mogą zrobić z tekstów tym razem Jacka Piekary swojego dzieła? Jednakże coś po drodze im nie poszło i okazuje się, że ich grze dopisuje się łatkę najgorszego tytułu tego roku. Oprócz tego Ubisoft sugeruje nam możliwą datę premiery Assassin's Creed Red, przybliżę też nieco komentarz CEO Ubi odnośnie GTA 6, czy opinię właściciela Take-Two o wyciekach związanych właśnie z przyszłą odsłoną z tej serii. The Inquisitor to debiutant na rynku gier od polskiego studia The Dust. Z założenia jest to adaptacja cyklu inkwizytorskiego Jacka Piekary, gdzie jako Mortimer Maderin przemierzamy mroczny, pełen zjawisk paranormalnych świat, gdzie Jezus zszedł z krzyża, by osobiście wymierzyć karę swoim oprawcom. I o ile sam pomysł brzmi, no cóż, niesamowicie interesująco, to niestety kolejnego Wiedźmina z tego raczej nie będzie, a rzeczy, nad którymi można się tutaj znęcać, jest okropnie wiele. Lista jest tak długa, że aż społeczność powoli dopisuje tej produkcji miano najgorszej gry roku i w sumie nic dziwnego. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to mniej lub bardziej tragiczna oprawa graficzna. Chociaż niektórzy dostają fioła na punkcie opiniowania gier na podstawie ich grafiki, to tutaj nikt nie będzie w stanie kogokolwiek przekonać, że twórcy zdecydowanie biegną z duchem czasu 2010 roku, bądź gorzej. Okropne facjaty NPC-ów czy głównego bohatera, animacje tak jakby wszyscy mieli traumę po skończonym piątkowym wieczorze, czy tekstury, które no są po prostu kiczowate. O ile sam zamysł fabularny nie jest zły, ba, powiedziałbym nawet, że są pewne momenty, które błysnęły klimatem czy oryginalnością, to jednak kiedy nagle jako gracz uświadomisz sobie, że żeby dotrwać do przepięknego i iście interesującego momentu questa, musisz spędzić parę dobrych minut na niemym spacerku z jakąś niezależną postacią, przenieść kłodę albo klocek z pomocą quick time eventów, czy biegać z punktu A do punktu B w lokacjach przyprawiających o ból oczu, to jakoś ciężko jest cieszyć się historią, jaka jest tu opowiedziana. Tocząc walki z bandytami czy innymi przeciwnikami, zamiast zastrzyku adrenaliny pojawia się czysta żałość z powodu tandety, jaka jest oferowana tym systemem walki. Można się oczywiście zastanawiać, czy słusznie można biczować autorów za tego potwora, jakiego wyprodukowali, bo gdzieś widać jakieś przebłyski, gdzieś mogłoby być lepiej z większym budżetem, a przecież odporność na drewniane gry Polacy mają w sercu, czytaj Gothic, więc właściwie niewiele trzeba było do pewnego sukcesu. Ostatecznie jednak bardziej niż bawić się w Inkwizytorze, serwujemy sobie okropne doświadczenie. Co ciekawe, nie tylko dla nas, bo PC-ty mimo kiepskiej grafiki mają problem z utrzymaniem sensownej liczby klatek w tej grze. Także inaczej niż negatywnie, ciężko jest ocenić tę grę. Na horyzoncie rysuje się nam już parę asasynów, które zapowiedziano mi Ubisoft. Od pierwszych ogłoszeń czekamy na więcej szczegółów odnośnie konkretnych tytułów, w tym chociażby Assassin's Creed Red czy Hexe. Ku uciesze gawiedzi, Ubisoft publikując raport finansowy poniekąd mógł wskazać, kiedy ten pierwszy wspomniany tytuł może zadebiutować. Historia o skrytobójcach osadzona w feudalnej Japonii ma według danych pojawić się w 2025 roku fiskalnym. Jest to przedział od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku, co zestawiając z wieloma wyciekami i informacjami od insiderów, pozwala wnioskować, że niegdyś sugerowana data, mianowicie listopad 2024, jest jak najbardziej prawdopodobna. Warto jednak nieco to głębiej przyjrzeć się temu raportowi od francuskiego dewelopera. Pojawiła się tam wzmianka o nadchodzącym Star Wars Outlaws, czyli grze RPG z otwartym światem z dobrze znanego nam uniwersum. Plotki odnośnie kiedy ta gra ma się pojawić, wskazywały na maj tego roku i z pewnością ta produkcja ma pojawić się przed Assassin's Creed Red. Jak podkreślił Ubisoft, przygotowują oni bardzo obiecującą ofertę na 2025 rok fiskalny, w której skład właśnie wchodzi to nowe IP w świecie Star Wars, określanym jako kamień milowy w branży gier. Można śmiało stwierdzić, że studio wiąże wielkie nadzieje z tym pomysłem, nic też dziwnego, w końcu oczekuje się od nich pewnego przełomu po wielu niezbyt udanych wydaniach. Chociaż jak czytamy, przychód z produktów oferowanych przez Ubisoft wyniósł ponad 626 milionów euro, co jest wynikiem większym niż początkowo zakładano.
firmy uważa to za bardzo solidny kwartał, który dzięki Assassin's Creed Mirage czy Avatars Frontiers of Pandora właśnie się taki okazał. Także mimo porażek wciąż mają się całkiem nieźle. Co więcej, została zorganizowana konferencja z udziałem inwestorów i założycieli studia, na której padały różne pytania, w tym odnośnie wyników sprzedażowych odsłony Nexus na Google VR. Jak się dowiadujemy, przyszłe odsłony od Ubi dedykowane dla użytkowników wirtualnej rzeczywistości stoją pod znakiem zapytania, gdyż wyniki pierwszej próby przeniesienia flagowej serii Assassinów na innowacyjne urządzenia nie są na tyle zachwycające. Mimo że nie poszło najgorzej i wcale nie należy nazywać tego przedsięwzięcia kompletną porażką, to panuje jednak przekonanie, że mogło być o wiele lepiej, więc też naturalną reakcją jest brak zwiększenia inwestycji w kierunku VR. Z innych ciekawych informacji dowiedzieliśmy się też, dlaczego Skull & Bones nie będzie grą free to play. Jak zostało powiedziane, jest to gra zbyt ambitna, z planem rozwoju na zbyt długi okres czasu, żeby jej nie oferować za cenę $70. Jedno stwierdzenie, które padło podczas tego briefingu, jest niewątpliwie równie ciekawe co pozostałe, ale zasługuje na szczególną uwagę. Przede wszystkim dlatego, że brzmi ono dość absurdalnie. Yves Guillemot stwierdził, że nie obawia się konkurencji ze strony Rockstar i wydania GTA 6, które to potencjalnie mogłoby przyćmić pozostałe gry. Uważa on, że w przypadku tak dużych pozycji cała branża zyskuje, gdyż wiele osób wraca do gier, a to napędza sprzedaż innych produkcji. Reakcje społeczności idealnie podsumowują, jak bardzo z czapy jest to przekonanie. A skoro już o GTA 6 mowa. Pierwszy zwiastun kolejnej odsłony publikowany był w dość nieprzyjemnych okolicznościach, a to ze sprawą wycieków, które pojawiły się w sieci, co spowodowało szybsze pojawienie się trailera Grand Theft Auto, niż oficjalnie miało się to stać. Ponoć w tamtym momencie panowało wielkie oburzenie wewnątrz studia i w sumie nic w tym dziwnego. Do tamtych wydarzeń odniósł się niedawno w wywiadzie przeprowadzonym dla IGN CEO Take-Two Strauss Zelnick. Wspomniał on, że jest to niesamowite, kiedy zwiastun powoduje tak ogromne poruszenie, a w konsekwencji staje się jednym z chętnie oglądanych filmów w sieci. Świadomy sytuacji z leakami, przyznał, że zespół był zawiedziony takim obrotem spraw, ale ostatecznie nie wpłynęło to zbytnio negatywnie na studio. Kiedy pojawiło się The Finals, ludzie wieszczyli niesamowity sukces tej produkcji. Niektórzy nawet stawiali tezę, że jest to gra, która robi wiele rzeczy lepiej od znanych tego typu serii, takich jak chociażby Battlefield czy Call of Duty. Destrukcja otoczenia, dynamiczna rozgrywka czy fakt, że nad jej rozwojem pracują byli deweloperzy Battlefielda, to jedynie niektóre zalety tej gry. Nie ulega wątpliwości, że jest to udane wydanie. Za potwierdzenie może posłużyć raport finansowy Nexon, czyli dystrybutora tej pozycji. Dowiedzieliśmy się, że The Finals zostało pobrane na wszystkich platformach 10 milionów razy, a sama gra znalazła się na liście top 5 najpopularniejszych tytułów na Steamie. Z zapowiedzi już w marcu ma wystartować kolejny sezon w The Finals, więc też najpewniej trend wzrostowy utrzyma się na zakładanym poziomie.